walkę. Słuchamy. Czy się zastanawiałeś, żeby to odrzucić, jak przyszli z taką wiadomością? No, wiesz, przecież była wiadomość tekstowa na Messengera, na którą nie odpisałem. Potem był telefon. Czy może jednak bym przemyślał? Ja podtrzymałem, że nie. Że mówię, że ja się nie czuję jako wojownik, walczak i tak dalej. Tym bardziej na tego typu gali, bo to troszeczkę jest sprzeczne, że... Bo tam nie trzeba być aż takim walczakiem, żeby wystąpić. Lata temu powiedziałem, że nie wystąpię właśnie z szacunku do pracy wszystkich zawodowców. I to było... Ta wypowiedź nie wiąże się z ostatnim okresem tygodniowym, dwutygodniowym, tak jak teraz portale mnie cytują, tylko to było na dany moment, kiedy freak fighty dopiero wchodziły na galę MMA. To było pewnie około 2013 roku, kiedy dostałem propozycję walki na gali MMA Attack 3 z Robertem Burnejką i w Zawcja. Była ta walka. Dalej jeszcze coś jest? Zawodowi czynni zawodnicy szanse i tak dalej. A ja nie widziałem potrzeby, mu mówię, dlaczego ja mam iść się bić, skoro wy się nie bijecie na galach, nie? I... Właśnie, byłeś mistrzem Polski w judo. No byłem. Trenowałeś, byłby tak. Tutaj poruszać, tak. Bo Gala Fame MMA, jednak ta karta sportowa jest tam na razie w minimalnym stopniu utrzymana, tak? Jest druga gala freakfightowa, w której występują notabene sami sportowcy, ale niekoniecznie mistrzowie mieszanych sztuk walki. Tam jest jakby większy nacisk na sport. I każdy próbuje tam swoich szans. Gdzieś była jeszcze propozycja od ludzi, którzy chcieli mnie przygotowywać do walki, na przykład na Gale FEN. To gdzieś ten klub zabiegało o mnie, jak na mój temat włodarze... Dobra, ale już koniec oglądania, ale tu jedna rzecz mi kurwa nie pasuje. A mianowicie tytuł. Peja dostał ofertę za 1 000 000 złotych? Co to kurwa za ściema, ty? Jak przecież kurwa tam ci dostawali po 50, po 80 tysięcy? W najlepszych lotach to było kurwa 100-120 tysięcy w przypadku Linkiewicz czy kogoś tam. To była górna półka. A tu 1 000 000? Nie chce mi się w to wierzyć, że 1 000 000 złotych kurwa oferowali chłopowi, nie? Jak kurwa za samą galę im się zwróciły 2. Do podziału kurwa na Wojtka i na 4, coś mi tu kurwa nie gra. Coś mi tu kurwa nie gra, bo samo wyjście na plus, czysty hajs, który oni dostawali z każdej gali, no to kurwa mieli gdzieś, jak to było w rozliczeniu, gdzieś był taki filmik o tym i oni mieli na czysto 2 miliony. 2 miliony do podziału na 4 osoby. 2 miliony do podziału na 4. Więc kurwa, to się nie kalkuluje, że jednej osobie dają 1 000 000. Za walkę. To jest kurwa, coś mi tu nie pasuje. Coś tu jest na ściemiane. Nie pasuje mi tu coś, jakiś element. Bo to niemożliwe, żeby 1 000 000 dał do za walkę, kurwa, nie?